Kim jestem? 24 marca 1897. Przystępując do pisania czuję się nieco zakłopotany. To tak, jakbym obnażał własną duszę na rozkaz, nie na boga, nie na rozkaz, tylko idąc za sugestią niemieckiego Żyda albo austriackiego to wszystko jedno. Kim jestem? Łatwiej może mi będzie zastanawiać się nad swoimi namiętnościami niż nad wydarzeniami ze swego życia. Kogo kocham? Nie przypominam sobie w ogóle kochanych twarzy. Wiem, że kocham dobrą kuchnię. Kiedy słyszę nazwę Tour d'Argent, całe moje ciało przenika dreszcz rozkoszy. Czy to jest miłość? Kogo nienawidzę? Żydów. Chciałoby mi się powiedzieć. Jednak sam fakt, że poddałem się tak posłusznie namowom tego austriackiego albo niemieckiego doktora, świadczy, że nie mam nic przeciw Żydom. O Żydach wiem tylko to, czego nauczył mnie dziadek. To lud bezbożny w najwyższym stopniu, powiadał. Żydzi wychodzą z założenia, że dobro ma się urzeczywistnić tutaj, nie w życiu pozagrobowym. Dlatego działają wyłącznie w zamiarze podbicia tego świata. Byli widmem, które sprawiło, że miałem smutne dzieciństwo. Dziadek opisywał ich śledzące innych oczy oczy pełne fałszu, od którego się blednie, ich wstrętne uśmiechy, ich wydatne chienie wargi nad zębami, ich spojrzenia natarczywe, nieczyste, tępe fałdy między nosem a bezustannie poruszającymi się ustami, wyżłobione przez nienawiść, ich nosy, jak obrzydliwe dzioby ptaków z południowej półkuli i oko. Ach, to oko obraca gorączkowo tęczówką barwy opieczonego chleba i zdradza przypadłości wątroby, zepsutej wydzielinami, wywołanymi przez gromadzoną od osiemnastu wieków nienawiść. Otacza je tysiąc drobnych zmarszczek, rysujących się coraz wyraźniej z wiekiem, ale już dwudziestoletni Judejczyk wydaje się zwiędły jak starzec. Uśmiechając się, Żyd przymyka obrzmiałe powieki tak, że pozostaje między nimi tylko niedostrzegalna prawie linia, oznaka chytrości zdaniem niektórych, lubieżności zdaniem mojego dziadka. Kiedy już podrosłem na tyle, że pewne rzeczy mogłem zrozumieć, zapewniał mnie on, że Żyd różny jak Hiszpan, tępy jak Chorwat, chciwy jak Lewantyńczyk, niewdzięczny jak Maltańczyk, bezczelny jak Cygan, brudny jak Anglik, służalczy jak kałmuk, władczy jak Prusak i oszczerczy jak mieszkaniec Doliny Aosty. Oddaje się zapamiętale cudzołóstwu z powodu niepohamowanej żądzy wywołanej przez pobudzające erekcję obrzezanie. Zachodzi też monstrualna dysproporcja. Między karłowatym wzrostem Żydów a jamistą pojemnością ich na wpół okaleczonych prąci. Żydzi śnili mi się noc w noc przez długie lata. Na szczęście nigdy nie miałem z nimi do czynienia. Wyjąwszy kurewkę struńskiego getta, kiedy byłem jeszcze chłopcem, zamieniłem z nią jednak zaledwie kilka słów oraz austriackiego doktora albo niemieckiego to wszystko jedno. Niemców poznałem. Pracowałem nawet dla nich. To najniższa kategoria rodzaju ludzkiego, jaką można sobie wyobrazić. Niemiec wydziela średnio dwa razy więcej kału niż Francuz nadczynność funkcji trawiennych ze szkodą dla mózgowych, dowodząca fizjologicznej niższości. W czasach najazdów barbarzyńców germańskie hordy znaczyły przemierzane szlaki niepojętą ilością odchodów. Zresztą nawet w o wiele mniej odległych stuleciach francuski podróżnik zauważał natychmiast, że jest już w Alzacji, gdy widział na drogach niezwykłej wielkości kupy. Na tym nie koniec. Niemców charakteryzuje wydzielanie cuchnącego potu. Dowiedziono też, że mocz Niemca zawiera 20% azotu, mocz zaś innych ras tylko 15. Niemiec cierpi stale na niestrawność spowodowaną nadmierną konsumpcją piwa i kiełbasy wieprzowej, za którymi przepada. Podczas jedynego pobytu w Monachium przypatrywałem się pewnego wieczoru Niemcom w ich świeckich katedrach, zadymionych jak angielskie porty, śmierdzących smalcem i słoniną. Siedzieli tam nawet parami. On i ona, nos przy nosie, w zwierzęcym dialogu miłosnym jak dwa obwąchujące się psy obejmując dłońmi kufle piwa sposobne do napojenia stada słoni, wybuchając hałaśliwym, nieprzyjemnym śmiechem, wyrażającym ich mętną, gardłową wesołość, lśniąc od tłuszczu, który stale pokrywa ich twarze i całe ciało jak oliwa skórę zawodników w starożytnych cyrkach. Usta mają pełne swojego geist, co znaczy duch. Jest to jednak duch piwska, który od młodości ogłupia. Dlatego w dziedzinie sztuki nigdy nie powstało z nic interesującego z wyjątkiem obrazów, przedstawiających odrażające gęby i śmiertelnie nudnych poematów. Albo ich muzyka. Nie mówię już o łoskoczącym, żałobnym Wagnerze, który dzisiaj otumania także Francuzów, ale i utwory Bacha. Niewiele wprawdzie ich słyszałem, są zupełnie pozbawione harmonii, zimne jak grudniowa noc. Symfonie zaś tego Beethovena. To prawdziwa orgia prostactwa. Wskutek nadmiernego spożycia piwa, Niemcy są całkowicie niezdolni zdać sobie sprawy z własnej wulgarności, której szczytem jest to, że nie wstydzą się być Niemcami. Potraktowali poważnie żarłocznego i lubieżnego mnicha Lutra, jak można ożenić się z mniszką, dlatego tylko, że zrujnował Biblię, tłumacząc ją na ich język. Kto to powiedział, że nadużyli dwóch najważniejszych europejskich narkotyków alkoholu i chrześcijaństwa. Uważają się za głębokie umysły, ponieważ ich język jest ogólnikowy. Nie ma jasności francuskiego, nie wyraża nigdy dokładnie tego, co powinien. Niemiec nie wie zatem nigdy, co chciał powiedzieć i tę niepewność bierze za głębię myśli. Z niemcami, podobnie jak z kobietami, nigdy nie dochodzi się do sedna. Na nieszczęście do nauki tego właśnie, pozbawionego ekspresji języka, czytając w nim trzeba niespokojnie szukać oczami czasowników, bo nigdy nie ma ich tam, gdzie być powinny, zmusił mnie w chłopięcych latach dziadek, czemu nie należy się zresztą dziwić, gdyż był zwolennikiem Austrii. Niemieckiego nienawidziłem tak samo jak jezuity, który go uczył, bijąc mnie przy tym prętem po palcach. Odkąd ten Gobino napisał o nierówności raz? Wydaje się, że ktoś źle mówi o innym narodzie, robi to, ponieważ swój własny uważa za lepszy. Ja nie mam przesądów. Od kiedy zostałem Francuzem, także przedtem byłem nim w połowie ze względu na matkę, zrozumiałem, jak bardzo moi nowi rodacy są leniwi, szachrajscy, pamiętliwi. Zazdrośni, pyszni bezgranicznie do tego stopnia, że wszystkich innych uważają za dzikusów, niezdolni akceptować upomnień. Zrozumiałem jednak również, że aby skłonić Francuza do przyznania, iż jego plemię nie jest wolne od ułomności, wystarczy przedstawić mu w złym świetle inny naród. Mówiąc na przykład, my Polacy mamy taką to a taką wadę, ponieważ chce on zawsze, nawet w sprawach złych. Okazać się pierwszy, powie od razu, no tak, ale my, Francuzi, mamy wady gorsze, i będzie obmawiał rodaków, dopóki nie zauważy, że wpadł w pułapkę. Francuzi nie lubią bliźnich nawet wtedy, gdy ciągną z nich zyski. Nikt nie jest bardziej nieuprzejmy od francuskiego oberżysty, który wydaje się nienawidzić klientów, może tak zresztą jest, i pragnąć, żeby ich w ogóle nie było. To z pewnością nie odpowiada prawdzie, ponieważ Francuzi są niezmiernie chciwi. Il groń toujours. Zrzędzą nieustannie. Spróbujcie o coś ich zapytać. C'est Nie wiem. I wydymają wargi, jakby chcieli udać pierdnięcie. Są źli. Zabijają z nudów. Francja to jedyny kraj, którego obywatele przez wiele lat zajmowali się wzajemnym ucinaniem sobie głów. Na szczęście Napoleon ukierunkował te furie na inne narody. Ustawił Francuzów w kolumny i wysłał ich. By pustoszyli Europę. Szczycą się posiadaniem państwa, które zwą potężnym, lecz przez cały czas usiłują je obalić. Żaden inny naród nie potrafi tak sprawnie wznosić barykad z jakiegokolwiek powodu i przy każdym powiewie wiatru, często nie wiedząc nawet zupełnie dlaczego i manifestować na ulicy za przykładem najgorszych mentów. Francuz nie wie dobrze, czego chce. Wie tylko doskonale, że nie chce tego, co ma. Aby to przekonanie wyrazić, bezustannie śpiewa piosenki. Francuzi sądzą, że cały świat mówi po francusku. Przed kilkudziesięciu laty dowiódł tego ów Luc, prawdziwy geniusz. Trzydzieści tysięcy fałszywych dokumentów własnoręcznie sporządzonych na starym papierze wyklejkach wyciętych z książek i wyniesionych pokryjomu z Biblioteki Narodowej, napisanych imitacją różnych charakterów pisma, choć nie tak dobrą jak ta, która byłaby moim dziełem. Sprzedał ich Bóg wie ile za ciężkie pieniądze temu Dorniowi Szalsowi. Wybitny matematyk, powiadają i członek Akademii Nauk, ale wielki bałwan. No i nie tylko Szal, ale i wielu innych jego kolegów z Akademii uwierzyło, że swoje listy pisali po francusku Caligula, Kleopatra i Juliusz Cezar. Że po francusku korespondowali ze sobą Pascal, Newton i Galileusz. A przecież nawet dzieci wiedzą, że uczeni w tamtych czasach posługiwali się łaciną. Francuscy mędrcy nie mieli pojęcia, że inne narody nie mówią tak samo jak Francuzi. Ponadto te sfałszowane listy zawierały twierdzenie, jakoby Pascal opracował teorię powszechnego ciążenia 20 lat przed Newtonem. To wystarczyło, aby zaślepić owych profesorów Sorbony zżeranych nacjonalistyczną butą. Niewiedza Francuzów wynika może z ich skąpstwa. Narodowej wady, którą oni uważają za cnotę i nazywają oszczędnością. Tylko w tym kraju mogła powstać cała komedia, której akcja obraca się wokół postaci skąpca. Pominę już papę grandetta. Świadczą o skąpstwie ich zakurzone mieszkania. Nigdy nie odnawiane obicia mebli. Odziedziczone po przodkach wanny kręte, niepewne schody drewniane, dzięki którym zaoszczędzają małostkowo trochę miejsca. Skrzyżujcie, jak krzyżuje się rośliny Francuza z Żydem, najlepiej pochodzącym z Niemiec, a otrzymacie to, co mamy. Trzecią Republikę. Zrobiłem się Francuzem, ponieważ nie mogłem znieść tego, że jestem Włochem. Jako Piemontczyk z urodzenia czułem się tylko karykaturą gala o bardziej ograniczonych od niego poglądach. Piemontczycy obawiają się każdej nowości. Niespodzianki ich przerażają. Aby nakłonić ich do wyruszenia na królestwo obojga Sycylii, z Piemontu pochodziło bardzo niewielu Garibaldczyków, potrzebni byli dwaj Liguryjczycy fanatyk Garibaldi i przynoszący pecha Mazzini. I nie mówmy lepiej o tym, co odkryłem, gdy wysłano mnie do Palermo. Kiedy? Muszę sobie przypomnieć. Te ludy podobały się tylko próżnemu Dimasowi. Chyba dlatego, że schlebiały mu bardziej niż Francuzi, dla których był przecież mieszańcem. Lubili go Neapolitańczycy i Sycylijczycy. Sami mieszańcy, nie przez pomyłkę matki nierządnicy, lecz z winy pokoleń zrodzonych ze skrzyżowań zdradzieckich Lewantyńczyków, poczących się Arabów i zwyrodniałych Ostrogotów. Które od swoich niejednorodnych przodków brały to, co najgorsze: od Saracenów ociężałość, od Szwabów krwiożerczość, od Greków niezdolność do wyciągania wniosków i zamiłowanie do czczej gadaniny, do dzielenia włosa na czworu. Co do całej reszty, wystarczy popatrzeć na neapolitańskich uliczników, jak popisują się przed cudzoziemcami, wpychając sobie palcami do gardła makaron umazani sosem ze zepsutych pomidorów. Ja chyba ich nie widziałem, ale wiem. Włoch jest podstępny, kłamie i zdradza. Woli sztylet od szpady, truciznę od lekarstwa. W pertraktacjach wykrętny, zawsze gotów do zmiany obozu. Miałem okazję zobaczyć, co zrobili generałowie brubońscy na sam widok awanturników Garibaldiego i generałów z Piemontu.